Witam ponownie w grze Wildlands. Ja jestem Emil, a to jest Bolivia. Zapraszam do obejrzenia kolejnej misji. Gram Wildlands, a już zobaczmy, co tu jest do zrobienia. Tak naprawdę łapiemy teraz bossa prowincji Bervechos. No i zaznaczmy tą misję to. Nydia Flores is out for blood and El Pulpo's on the run. Get to Pulpo and protect him until he can flee the country. Once he's safe, he'll blow the whistle on Flores and turn Sueño against her. Dobra, bierzemy helikopter, mam całkiem spoko helikopter, ale tutaj musimy wejść niezauważenie z południe, więc może być trochę trudno z tą niezauważalnością. W nocy jest trochę łatwiej. I dlaczego jest taka opcja? Interfejs się wyłącza, nie wiem czemu. Oj. Oj. Nie zapisałem, ależ. Trzeba. Pasuj na. Dobra. Wow. To, co naprowadza nas, to są rakiety. Tutaj jesteśmy blisko punktów, gdzie są działka przeciwlotnicze, więc musimy się trzymać nisko. Teraz musimy dotrzeć do tamtego miejsca. Dotrzeć do kryjówki El Pulpa, zostając niewykrytym, więc... El Pulpa. Nie wiem. Lądujemy tam, czy zrzucamy się? Zobaczmy, co tu się dzieje. Zobaczmy, co tu się dzieje. Dron. Deploying drone. Kurczę. Tak naprawdę tu prawie nikogo nie ma, więc... Idziemy. Możemy tak albo tak. Tyłem wejdziemy po cichutku. Umik jest założony. Jest. Kurde, on miał być... Nie wiem, o co tu chodzi, miałem go nie wykryć. Chłopaki, wsiadać do fury, bo... Zaraz nam El Pulpo ucieknie. Shit. Bandidos incoming, open fire. Wow. Sens zabity, dobili go. W ogóle co to ma być? Jeszcze raz, no to ja nie wiedziałem, że mam go chronić w żaden sposób. Nic tam nie jest opisane momentami. Ale jazda. Tu w helikopter trzeba było wsiąść, ale teraz go już nie będzie. A taki mieliśmy helikopterem, z powietrza strzelał, by była rzeźnia. Ła. A tak to, to teraz widzicie, co tu się dzieje. Tam ci racy strzelili. We're good. No czasami tak bywa właśnie, o to chodzi.
Mam nadzieję, że teraz wyjdzie to lepiej. Sorry, gościu. Bandidos incoming. Open fire. Hold up. Going on. Wow. Mam nadzieję, że ja to przeżyję. Ależ no parzona. Jakiś lag, nie wiem co to było. Boże, nie przeżyję tego. Tu jest ich za dużo. Boże, tu mi się nie doczytują tekstury. Strasznie to wygląda. Dlaczego się tekstury nie doczytują? Procek mi nie wyrabia nagrywania i te rzeczy? No już jest lepiej, dojechał na lotnisko. Kurczę, nie dam rady. Wycofaj się, czemu on nie odlatuje? Jak uciekł? To dobrze, że uciekł, czy niedobrze? Boże, co tu się dzieje? Nie wiem, to dobrze? No dobrze, teoretycznie on miał uciec, mieliśmy go ochronić. Czy zabić? Udało się. Uciekł. Dobra, my też uciekamy stąd, bo jest naprawdę strasznie. Uspokoimy akcję i można kończyć ten odcinek. Troszkę to dłużej wyszło niż zakładałem, ale kto by się spodziewał. Zobaczcie, jakie tu jest wysypisko śmieci. Wszystkie śmieci tu zrzucają, więc może się tu ukryjemy. Uwaga, helikopter Unidadu. Jest broń. Dobrze. Tak więc tak wygląda wysypisko śmieci w Boliwii. Całkiem. Widoczek na koniec odcinka. Rewelacyjny. No nie wiem, momentami to laguje tutaj. Mam nadzieję, że to tak nie będzie działać zawsze.
ale no nic nie wyrobię. I piątka. Pozdrawiam serdecznie. To był Wildlands. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema na rajoł!